Hej, 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 z tej strony Agata. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak maluję po numerach, jak mi się maluje, czym maluję i w ogóle wszystko na ten temat. Jestem też ciekawa, jak Wam tam leci po nowym roku, jak Wam leci w tym nowym roku. Czy macie już jakieś plany na ten rok, czy jakieś challenge w tym roku, pomysły, lub w ogóle nic nie planujecie, bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. Ja w tym roku, no troszeczkę tych challenge sobie narobiłam, ale dlatego, że ja muszę coś robić, muszę być cały czas w biegu, bo inaczej zwariowałabym po prostu. Także mam challenge na haft krzyżykowy, mam challenge na właśnie tutaj malowanie, czyli te losowanie, co miałam ostatnio. Mam challenge na haft diamentowy, także jeszcze do tego z moim łonem w końcu wyrobiliśmy sobie, czy jesteśmy w trakcie wyrabiania książeczki z Korony Gór Polski, także w tym roku w góry idziemy już z piecząteczkami, będziemy zbierać, także wszystko będzie fajnie. Pokażę Wam tylko na szybkiego, co do haftu krzyżykowego, moją ostatnią pracę. Robiłam ją dla koleżanek z byłej pracy, oczywiście z Biedronki, jak się idzie domyśleć. Szefowa bardzo mnie prosiła, żebym coś im wyszyła. Jak dla mnie, powiem Wam szczerze, że każda praca zostawia po sobie coś. No a tam niestety była rola mnie, tam dziewczyny były dla mnie jak rola, no ogólnie. W każdej pracy próbuję się dostosować do oczywiście każdej grupy, ale nie wiem, tam jakoś łączyła mnie z nimi jakaś taka dziwna więź. Nie wiem, czy one też to czuły, raczej wątpię. Także powiedziałam, że wyszyję coś dla nich. I wyszła właśnie biedronka w stylu black work, czyli czarnej roboty. Jest to wyszywanie nie tyle krzyżykami, co tak jakbyście kontury robili. Krzyżykowa jest tylko i wyłącznie biedronka, czyli czerwone i czarna jegówka. Ramka jest zakrzyna, bodajże za 40 zł. Rozmiar jej bodajże był 50 na 70. I paspartu zrobiłam z Bristolu czerwonego. Także tak to wygląda. Niestety nie mogę Wam tego lepiej pokazać. No, ale ogólnie bardzo mi się podobała ta robota. Pierwszy raz coś takiego robiłam. I w tym roku postanowiłam sobie, że zrobię max dwa obrazy wyszywane dla kogoś, bo tak zazwyczaj jest, że malujemy dla kogoś, a nie dla siebie. Lub robimy coś dla innych, nie dla siebie. Więc ja w tym roku powiedziałam, że absolutnie nie, bo ja ogólnie mam tylko jeden obraz wyszywany przeze mnie w domu i powiedziałam, że jak to wygląda w ogóle, że osoba, która wyszywa, nie ma swoich prac w domu i nie ma czego pokazać, tak? To tak jakbym, jak, o, na pewno obrazy, które malujecie, oddajecie automatycznie jako prezenty, tak? No ale coś swojego na pewno też macie w domu. No. Ja akurat nie mam może komu rozdawać, dlatego wszystko niestety jest u mnie. No ale dobrze, oczywiście wracamy do malowania. Nie mogłam wytrzymać, powiem Wam szczerze, nie mogłam wytrzymać i otworzyłam, żeby tylko sprawdzić, nie malować, żeby tylko sprawdzić obraz netto. Dziewczyny tam mówiły, że masakra i w ogóle i musiałam się przekonać na własnej skórze, że tak powiem. Pokrywałam czarny kolor bodajże 4 razy, na początku straszne maziaje, bo no, to jest tak jakby podgumowane, to jest tak jakby guma. I ja się wcale nie dziwię, że maluje się lipnie, ponieważ jest to, no, z każdej gumy spłynie farba. Z drugiej strony jest bardziej chropowata, na tym by się bardziej trzymała ta farba. Tutaj jest normalnie guma. Dlatego wszystko jak malujecie, to się rozwarstwia, spływa. Zaraz Wam zresztą pokażę. Na przykładzie, tutaj mamy dziesiątkę, kawałek dziesiątki. Dziesiątka to jest czarny. Ja czarny naprawdę pokrywałam, no pokrywa, chociaż czekać, bo tutaj też jest czarny, ja tutaj mogę spróbować dalej. No czarny, czarny w ogóle wygląda jak zielony, jak dla mnie to nie jest chyba czarny, tylko bardzo ciemny, tak, to nie jest czarny, przepraszam. To wygląda jak taki bardzo ciemny, zgniły zielony. Bo jak wycieram pędzel po tej farbie, to automatycznie widać zieleń. Nie wiem, czy Wam pokażę. To na pewno nie jest czarny. Jak dla mnie to, no, tutaj wygląda akurat na kamerze, znaczy na aparacie wygląda to jak bardziej szary, tak? Taki bardziej dymiący kolor. Ale tam jest ewidentnie zielony. Boże, zielony, dobrze mówię.
bo już się sama zamerdałam. Dobra, więc tak. Pomalujemy sobie jeszcze ten kawałek. Większą ilość farby trzeba brać. To jest na pewno. No i pokrywać trzeba niestety. Ogólnie farba się fajnie rozprowadza. Nie powiem, że nie. Na gumie się fajnie pracuje. No ale no. Z gumy spływa. Spływa, robią się maziajki. Robią się straszne maziajki. No tak jakbyście. No jakbyście rozcielali farbę, no nie wiem, no na plastiku jakimś albo coś. No już pojechałam troszeczkę za daleko. Ale to nic, to się naprawi. Tutaj bym musiała mieć cieńszy pędzelek do tego niż szeroki. Więc zmienimy pędzelek automatycznie na troszeczkę węższy. Mój pędzelek do zadań specjalnych, nie wiem jaki to jest rozmiar, czwórka. Gdzieś tak jakoś. On jest bardzo fajny, bo on się umie odkształcać w różne strony. Jest taki bardzo plastyczny pędzel, gruby. Taki dość gruby, ale też da się z niego uformować cieniutki, jak i też płaski. Mogę go spłaszczyć. Teraz będzie robił za płaski lub zrolować i będzie wtedy robił za cieniutki. Wyjechałam. Wszystko da się poprawić. Pamiętajcie, że jeżeli wyjedziecie za linię, a macie inny kolor, to ja na przykład jest po tym będzie jedenastka. Jedenastka to jest jakieś bordo. Więc na pewno da się to spokojnie pokryć z powrotem. No i widać, niestety widać te maziaje. Wy tutaj nie będziecie tego widzieli, ponieważ ta kamera działa, ale ja wam spróbuję podnieść ten obraz. Będzie widać, czy nie widać. No, coś tam na pewno się odbija. Widzicie, że nie pokrywa automatycznie fajnie, tylko robi takie smugi. Te prześwity takie, to właśnie jest to. Dobrze, poczekamy, aż się to, aż, że tak powiem, wyschnie. Aż wyschnie nam troszeczkę i w tym momencie zrobimy, powiedzmy, innym kolorem, żeby zobaczyć. Tu jest dwunastka. Dwunastka, proszę Państwa, to jest jakiś taki brązowo-szary. Nie widać strasznie. O, teraz. Brązowo-szary jakiś taki. No, dziewczyny mówiły, że ten obraz jest ciężki do malowania i no muszę przyznać im rację, że na pewno trzeba poświęcić mu troszeczkę czasu, więcej niż takiemu fajnemu, z fajnymi. On, w ogóle powiem wam szczerze, że farbki nie są złe, ale już o najjaśniejszym będzie widać. O, widzicie, te maziaje widać w końcu. To takie maziaje właśnie się robią za pierwszym razem. Jak dacie większą ilość farbki, czy nawet właśnie tak jak ja teraz robię, tak jakbym kropkowała, czyli pokrywam tak jak na paznokciach pokrywają, powiedzmy, żelem czy akrylem, delikatnie, to o niebo widać już lepiej. Da się na czarnym nadbudować to, co się popsuło. Musicie mi wybaczyć, bo dość ciężko mi się maluje z telefonem przed twarzą. Chciałam wam to pokazać jak najbliżej się da. Więc tak, problem jest taki. Wszystko fajnie, pięknie pokryło, że tak powiem, większą ilością farby. Nie widać smug i w ogóle, teraz już tak. Ale zaraz wam pokażę, jak przeschnie troszeczkę, że farba, normalnie można ją rozsmarowywać. Czyli mała ilość farby robi smugi, duża ilość farby po prostu się jest za miękka i się rozprowadza. Chyba że trzeba jej dać jeszcze trochę czasu. Więcej czasu, tak? Tutaj miałam kolor, kurczaczki, nie pamiętam już, ale chyba dwójkę. Tą dwójkę, bo ja właśnie tutaj sprawdzałam, dotknęłam palcem tą farbę, jeszcze nie wyschniętą, i ona mi się po prostu, tak, to była dwójka, i ona mi się normalnie rozprowadziła po całym tym, powiedzmy, pseudopłótnie plastikowym, gumowym. No więc większa ilość farby daje radę, tylko chciałabym zobaczyć efekt później, gdyby była jakaś taka, może jest, tylko ja o tym nie wiem, taki spray, który właśnie, na pewno coś takiego jest, ale ja jestem jakaś taka niemyśląca. Przecież musi być coś takiego, co utwardza, tak?
gdyby później po tym, powiedzmy, utwardzić, a na przykład automatycznie, jak na przykład makijaż, tak, sobie psikamy, żeby więcej trwał, dłużej trwał, może tutaj też coś takiego jest. Musiałem się przyjść do takiego sklepu z farbami i zapytać, czy mają coś takiego, czy w ogóle coś takiego istnieje. Chyba, że wiecie, czy istnieje, to mi napiszcie w komentarzu. Czy jest coś takiego do utwardzania farb? Ja pokrywam teraz ten czarny mniejszą ilością farby, bo chcę zobaczyć, czy drugi raz będą takie same maziaje. Dałam mu troszeczkę więcej, że tak powiem, poddychać dłużej. No powiem wam szczerze, że nie jest tak źle. Jak na gumę przystało. Powiem wam szczerze, że ja jestem zadowolona. Jak na razie, tfu, 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 odpukać w niemalowane. Jak to się u nas mówi, w dolnośląskim. Nie wygląda to źle. Wy tego nie widzicie, bo jest teraz od światła, mam na górze halogeny, więc dlatego tak to wygląda. Wszystkie światło pada mi, dlatego widzicie mój cień też. Ale cienką warstwą też nie jest źle po raz drugi. Tutaj ten kawałek malowałam 4 razy, ten malowałam tylko 2, ale dałam mu dłużej wyschnąć. I nie jest źle. Nie jest źle, dziewczyny, także zobaczymy. Ja nie będę go malowała dalej, jeszcze tylko spróbuję jeden kolor, jakiś taki jaśniejszy, jak na przykład żółcie mamy. Ale fajne takie, kurczaczkowe. Pędzelków z tego zestawu nie ruszałam, ponieważ no, obraz mój ma numer 24, więc będę go na pewno losowała. Więc chciałam tylko sprawdzić, jak kolory się, bo po prostu nie mogłam wytrzymać. Ja nie umiem wytrzymać. Ja jestem bardzo niecierpliwą osobą z natury. I nie mogłam wytrzymać, po prostu musiałam zobaczyć, bo mnie to strasznie korciło. Tak właśnie koleżanki tam na grupach piszą, że obrazy są B. I żeby się nimi nie zajmować. Zobaczymy taki cytrynowy kolor, to jest numer 9, to jest 9. Na pewno musicie dobrze wycierać pędzel przed nałożeniem farby na tą gumę, ponieważ woda rozprowadza go jeszcze bardziej. Tak mi się wydaje. Miałam przed chwilą właśnie na pędzlu wodę i automatycznie nie pokryło, tylko rozprowadziło mi farbę takimi jakimiś dziwnymi. No i tutaj widać, że 9, czyli jaśniejszy kolor, też trzeba będzie pokrywać. Co najmniej 4 razy. Bo to jasny kolor, więc trzeba będzie mu dać po prostu dojść do siebie, wyschnąć. I za chwilę znowu pokryć. Dobra. To by było może tak. Ja więcej już malować nie będę, schowam to wszystko. Nie będę tego oczywiście tego obrazu malować. No powiem wam szczerze, że mam mieszane uczucia co do niego. Myślałam, że będzie gorzej. Uwierzcie mi, że naprawdę myślałam, że będzie gorzej. Nie jest aż tak źle jak dla mnie. Oj, przepraszam. Poruszyło mi się. Uderzyłam ręką w staw. Także no zobaczymy. Będzie to na pewno dla mnie fajne wyzwanie. Ale ja wam dzisiaj chciałam pokazać, jak się maluje na normalnym obrazie, normalnymi farbami. Tak powiem. Żeby nie skupiać się cały czas na tym obrazie z netu. Tu sobie wrzucę do pudełka z powrotem te rzeczy, a to zostawię tutaj gdzieś z boczku, niech sobie dosycha, że tak powiem. Zaczęłam ostatnio obraz metodą losowania. I to był ten stateczek. Bardzo fajnie pokrywają na nim farby. Jestem mega zadowolona. Chociaż sklepowe obrazy zawsze kojarzą mi się z kropkami, które się robią automatycznie po farbie. Dlatego trzeba też pokrywać. Jak widzę kropki, od razu pokrywam drugi czy trzeci raz. I to jest fajny obraz do ćwiczenia blendów. Ja blendów nie umiem do tej pory robić. Ale tutaj spróbuję. Na koniec, jak pomaluję cały obraz, spróbuję to niebo zblendować. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Obraz ma bardzo ładne kolory. Powiem wam, że niebieski jest przecudny.
Niebieski jest przecudny, chabrowy taki, piękny kolor. Nie wiem, czy zobaczycie. Zaraz wam to pokażę, tylko sobie kawę przestawię. I nożyczki. Haberek. Widzicie ten haberek? On jest po prostu przecudny. Dobrze, i teraz tak. Pomalowałam tutaj raz i już widać, nie wiem, czy wy zobaczycie, bo ta kamera jest taka dziwna. O, ja go wyżej dam może. Nie wiem, czy zauważycie, ale robi już kropki białe. Robi już białe kropki i potem dlatego pokrywam to jeszcze raz, czekam aż wyschnie i potem jeszcze raz, jak będą te kropki. Nie lubię tych strasznie tych kropek. Na początku jakoś nie zwracałam na to uwagi bardzo, jak malowałam swój pierwszy obraz. Ale w obrazach właśnie sklepowych niestety to się zdarza najczęściej, czyli te takie kropki się po prostu na płótnie robi. Tutaj zaczęłam malować już większy obszar, bo nie wiem, który wolicie, żebym wam pokazała, czy większy obszar, czy jak maluję mniejsze obszary, ale powiedzmy, że spróbujemy sobie zrobić ten obszar. O, położyłam obraz bokiem, ponieważ dostosowuję się zawsze do miejsca, w którym maluję, czyli obracam rotacyjnie obraz w każdą stronę, jak mi wygodnie ręką. Ja zazwyczaj maluję obrazy siedząc na kanapie lub, no nie na stole po prostu nie maluję tak jak teraz, ponieważ mam problemy z kręgosłupem i odcinek szyjny też, także muszę się schylać, dochylać się do obrazu, a to nie jest dobre, więc zazwyczaj maluję na nogach, czyli rozkrok, że tak powiem, na łóżku. Obraz na obydwu udach, opiera się na ramię i ja maluję tam właśnie. Dobra, to spróbujemy teraz, może najpierw pokażę wam szóstkę. Nie wiem, czy w którymś filmiku wcześniej mówiłam wam, jak maluję większe obszary, bo to też zależy. Jeżeli jest duży obszar, chociaż to u mnie to jak mi się wydaje, że jak zachciewajkę mam. Ale jak jest duży obszar, to najpierw próbuję zamalować środek. Też taki ładny kolorek. Taki błękitny, fajny. Najpierw maluję środek. I tutaj na przykład na takich farby nie szczędzę, że tak powiem. Nie szczędzę farby. Bo im więcej farby, tym fajniej wam pokryję. Przy takich obrazach maluję nie tylko w jedną stronę, ale też w jedną i w drugą, powiedzmy, albo w parę stron poprzekątnych, żeby właśnie pokryć te dziurki, które się później, te takie białe kropeczki, które się później wytwarzają. To są takie dziurki na płótnie. Chociaż to mi się wydaje, że i tak nie jest płótno. Albo ja się nie znam. Były takie fajne, wcześniej zamawiałam obrazy na takie naprawdę jakby lniane, ale widać było, że to jest miękkie i bardzo przypominało właśnie bawełnę. Było tak jakby naturalnie naciągane, jakbyście materiał wzięły. Bo to mi się wydaje, że niby jest to, mówią, że to jest niby płótno malarskie, że to jest bawełniane, tak, ale nie wiem, miałam takie wrażenie, że to też jest syntetyk jakiś. Że jednak jest troszeczkę też taki śliski, czyli naturalny, no nie wiem. Ale ja się nie znam. Ja jestem laikiem w tym wszystkim. Nie malowałam nigdy. Nie interesowałam się malarstwem bynajmniej. Zaczęłam teraz. Dobrze, więc zrobiliśmy środek. Teraz pokryjemy sobie cieńszym pędzelkiem boki tutaj do linii i potem zamalowuję to, co mi zostało pomiędzy. I potem jak zrobię właśnie do konturu, jak wszystko to pokryję do konturu, to przyjadę tym szerokim pędzlem z tą farbą jeszcze raz. Ale to jak przeschnie. Żeby właśnie było równomiernie nałożone. Więc tak to wygląda z pędzelkiem, powiedzmy numeru 4. Nie wiem, jaki to jest numer tak naprawdę, bo to są te takie do obrazów. Nie wiem, czy one mają gdzieś numerki, nie mają. No właśnie, to jest to. Szkoda, że nie numerują tych pędzlów tak naprawdę jak są, tylko dają po prostu
zakładają, nie wiem, jak oni to. Jak stwierdzają, jaki pędzel będzie najlepszy. Może ktoś po prostu, mają testerów, którzy sprawdzają te obrazy najpierw pod kątem różnych pędzli. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, więc tak to wygląda przynajmniej jak maluję większe obszary. Ja teraz Wam pokażę jakiś mniejszy obszarek, bo nie chcę też, żeby za długo to trwało, bo później długo będzie się nam ładować. Mam tutaj taki malutki pędzelek z zestawu. Jeden jest taki długi do... długi, widzicie? Tak jakby dwójeczka, ale długa, taka do ciągłych, pociągniętych linii. A mam tutaj takie, na przykład tutaj. To jest właśnie pędzel do tego, do tych rzeczy, które malujemy w jedną stronę. No może Wam pokażę też. To jest numer 23. 23 to jest szarość. Jakaś jasna. O, taki kolorek. Tutaj ja niestety w tych biedronkowych czy krefurowych zazwyczaj są strasznie gęste farby. Jeżeli ktoś nie lubi takich gęstych, bo gęstą niestety trzeba nakładać warstwami, bo się szybko kończy na takich małych pędzelkach, to można sobie rozrobić farbę, Boże Święty, wodą. Nie wiem, ja nie rozrabiałam jeszcze farb wodą, nie korzystałam z korektorów, żeby pokryć numerki od spodu. Nie wiem, na razie nie potrzebowałam. Aczkolwiek słyszałam, że jeżeli ciężkie są numerki do zakrycia, to dziewczyny właśnie korektorem sobie podbijają numerek. Musiałam spróbować, gdzieś korektor chyba ma mój syn. Jak to będzie właśnie wyglądało? Może i będzie lepiej? No, wyjechałam troszeczkę za linię, ale to nic, bo następny kolor, pamiętajcie, że następny kolor nam to pokryje. Chyba, że byłby jaśniejszy o wiele, ale tak czy tak, jeżeli dobrze pokrywają farby, to pamiętajcie, że zawsze każde wyjechanie za linię można poprawić. Dobrze, więc to by był ten cienki pędzelek, który miałam w zestawie do tego obrazu. Czas mi się tak mniej więcej kończy, nie chcę, żeby długo trwał ten film. Więc spróbuję Wam jeszcze pokazać ten malutki, taki maluśki. Gdzie Ty jesteś? O, jesteś. Do tego zestawu był taki mega malutki pędzelek. I on jest do tych mega malutkich miejsc. Powiedzmy, tutaj mam ósemkę albo piątkę. Taką, czekajcie, ja to przesunę jeszcze bardziej. O. Piątka powiedzmy. Więc zrobimy piątkę. Piątka to też jest niebieski. Widzicie? Taki ładny też niebieski, straszny, strasznie mi się podobają te kolory tutaj. I właśnie to jest najlepsze, że mały pędzelek niby powinien być chudziutki, malutki i piękniutki, a on jak naciśniecie mocniej, to się robi gruby i nieprzewidywalny przede wszystkim. Te cienkie momenty może Wam po prostu poniszczyć pięknie. Dobra, mamy piąteczkę, to zrobimy jeszcze tą ósemeczkę i na tym zakończymy. Ósemeczka to jest nasz piękny, chabrowy kolor. Taki śliczny chabrowy. Dobra. Tym cieniutkim pędzelkiem. Jeżeli chcecie cienko zrobić, to musicie bardzo mało farby nałożyć. I delikatnie, bardzo delikatnie pokrywać. O, już tutaj mi widzicie, delikatnie mówiłam, a zrobiłam to całkiem odwrotnie. Nacisnęłam na pędzel i on automatycznie mi się splaszczył, że tak powiem. Automatycznie po prostu zrobił więcej farby, dał i... Znam osoby, które są bardzo perfekcyjne w tym, co robią. Czyli na przykład muszą mieć adekwatne pędzle, nie robią szerszymi pędzlami. Ja szanuję takie osoby naprawdę, ponieważ ja jestem z natury niecierpliwa i myślę, żebym nie dała rady. Dziewczyny mówią, że moje prace są dość estetycznie wykonane, ale myślę, że nie umywam się do wielu z nas, które zaczęły tę przygodę. No i tak to właśnie się maluje tym malutkim pędzelkiem. Trzeba naprawdę, ja jestem krótkowzroczna, więc ja muszę mieć centralnie pod dziubem coś. I jeszcze zobaczymy tutaj tą dziewiątkę, skończymy.
Jezu, 25 minut film. Matko święta. Ja nie wiem, dlaczego ten czas tak szybko leci. Przecież ja nic tak naprawdę nie robię. Ale to zawsze tak jest, że siądziemy, malujemy i nagle nie ma 4 godzin, 5, nie? Ja mam tak z wyszywaniem. Jak siądę, chciałam powyszywać, powiedzmy z rana nie ma dzieci, chociaż mi się to nieczęsto zdarza. Siądę przy wyszywaniu i nagle robi się 16 czy tam 15 i trzeba pomału do przedszkola jechać. Jest po prostu masakra. O. I tym malutkim też pędzelkiem pokryłam środek. Oczywiście nie musicie ten maluśki. Możecie też robić tymi szerszymi, próbować sobie po prostu jak ćwiczyć rękę. Ale tak to by wyglądało. Dobra, kochani, ja dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, zdrowia i przede wszystkim szczęścia, żebyście przede wszystkim byli zdrowi. I nie chodzi tutaj tylko o koronę, ale też szczęśliwi, bo to jest bardzo ważne, żeby znaleźć w życiu szczęście, nie patrzeć się na innych ludzi i żyć w zgodzie ze sobą, a nie tak jak ktoś chce, ktoś pomyśli, ktoś by chciał i tak dalej. Szczególnie rodzice nasi, tak? Mówią nam, że o Boże, tak jak moja matka powiedziała, Jezu, urodziłam w tym samym wieku, co ona urodziła swojego syna. Pierwszego, ale ja byłam, ja słyszałam non stop, że Jezus Maria, zmarnowałam swoje życie. Także nie patrzcie się na innych, patrzcie się tylko i wyłącznie na Wasze potrzeby i na siebie. Oczywiście no, do pewnego momentu, tak, no bo czasami trzeba też być człowiekiem empatycznym, jeżeli ktoś potrafi, a są tacy, którzy nie potrafią być empatyczni. Dlatego tego Wam życzę szczęścia i żebyście znaleźli ten swój bakcyl na ten rok. Dajcie znać w komentarzu ci, którzy mnie oglądacie, jakie macie plany na właśnie ten nasz 2022. Ja postaram się w przyszłym filmiku pokazać Wam moje challenge na ten rok, które mam nadzieję, że skrupulatnie mi się to uda, bo mam ostatni rok siedzenia chyba w domu. Orzeczenie mojej córki mam do listopada, więc zobaczymy, co będzie później. Bardzo możliwe, że wrócę do pracy. Ale to nie znaczy, że przestanę malować i przestanę wyszywać. Absolutnie nie. Dobrze. I co? I dziękuję Wam za dzisiaj, tak? Widzimy się w następnym filmiku. I co? Do zobaczenia. Pa, pa, pa.